słabo słychać, ale chciałam wam pokazać młyn, a raczej jego resztki. Zawsze zatopione jest. Młyn stoi na takim cegle i został zbudowany dawno temu. Teraz jest w remoncie. Piwnice są zalane. Właściciel go zyskał, odkupił, nie wiem. Aha. I w związku z tym... O, co widać? O, tutaj na górze jest nowy dach. Stropy były, ale już nie ma. Tutaj można spojrzeć, jak się leje woda. Teraz jest wysoki poziom, w związku z tym niewiele zobaczymy i ja nie za bardzo mogę tam zejść. Może tylko trochę. No i tam mamy takie właśnie piękne sklepienia, jak w wielu innych budynkach. No wszystko inne jest zalane. Nie wiem, czy uda mi się kiedykolwiek tu wejść niżej. Czasami tu jest bardziej sucho. Teraz raczej się nie da. Można czasami podejść. Spróbujmy chociaż trochę. O. Już zajrzyjmy tam do środka. O. Ten tunel jakby prowadzi na wylot i na nim zbudowany jest młyn. Gdyby było na tyle, tutaj jest znowu ściana. No i tak to sobie wygląda. Pod młynem płynęła woda. Tutaj były gdzieś turbiny. Prawdopodobnie jesteśmy w tym miejscu, w którym była jakaś zamontowana turbina. I to za darmo miało się maszynę do mielenia mąki. Ale w przeszłości mogła być to też maszyna prądotwórcza. Dlaczego nie? Ale nie będę stawić, że te kubelki są skutniałe. Tutaj można obejrzeć, jak piękny przeglany jest. Teraz spróbujemy wejść wyżej. O! Patrzcie, jaka piękna cegła. To jest bardzo, bardzo stare. Ta cegła chyba dzisiaj nie jest. Przez ten czas ta łazienkowska się 3 razy będzie remontować. Przewodnicza. Tutaj jeszcze widać fundament wystający. Jestem przekonana, że niżej też są tunele. Zresztą możliwe, że jest nawet jakiś poprzeczny. Ale niżej. Tego nie wiem, to już są tylko moje domysły. Może jest tam coś jeszcze niżej, ale bez badania archeologicznych się tego nie dowiemy. A nikomu nie przyjdzie, żeby w takim miejscu przeprowadzić badania archeologiczne. No, nikomu nie przyjdzie do głowy, że coś mogłoby być pod tym młynem, na przykład 5-6 metrów. Dlaczego by nie? A jednak. Jeden z dawnych bastionów. Twierdzi Warszawa i okrągły fort. Taki sobie park na Żoliborzu. Jak widzimy, duże nasypy ziemne. Dzisiaj paskudna pogoda. Tu można sobie pooglądać. Tutaj mamy znowu poniżej poziomu terenu taką fort otoczony fosą i ślady wentylacji. Tam pod spodem jest okrągły tunel. Taki sam tunel jest w Łodzi. Tylko, że to nie jest fort, a plac.
O, tu się schodzi na dół. Zejdziemy tam na dół. Dużo słupków, bo firma od słupków musi zarobić. Zobaczcie, jak to głęboko schodzi. Teraz oczywiście to jest przebudowane. Zobaczcie, jaki głęboki jestem. I tutaj mamy okno pod ziemią. Tu już jesteśmy poniżej. Tu jesteśmy w fosie. I zamurowane okienko. Ale tutaj jest jeszcze takie coś. O. Takie skośne, nie wiadomo po co. Mniej więcej na tym poziomie jest też ten okrągły tunel, do którego nie ma takiego otwartego wejścia. Może zwiedzający puszczają, nie wiem, nie było. Głęboko, nie? Wchodzimy na górę. Moim zdaniem te górki są nadsypane ziemią, która została wydobyta z fos. I tak naprawdę te budynki oczywiście są nowe. Ale dół może być dużo starszy. Te drzewka bardzo piękne są, ale one są dopiero powojenne. To znaczy kiedyś tutaj te wszystkie nasypy były, zupełniły się. Ani jednego krzaczka tu nie było, tylko trawa. One dopiero z czasem zarosły. Jesteśmy po drugiej stronie. Dalej widać Wojciech Kornickiego. No i idziemy górą. I tu jest drugi taki budynek ceglany. Ale co to ładnie wygląda. Lutego. Ptaszki ćwierkają, jakby to był kwiecień. Mamy trawę na dachu. To są wszystko zabezpieczenia, żeby nie było widać z góry. Wszystko już po remoncie. Ciekawych rzeczy już nie będzie. Ale nadal widać różne wietrzniki do odsiewu. Tu jest taki wietrznik pod oknem. Zamurowane okienka. No to nawet bardziej zamurowane. Prawie jak w średniowiecznym zamku. No i bardzo wysoka brama.